Każdy, amator lub zawodowiec, stanie przed szansą pójścia w ślady Roberta Lewandowskiego. Napastnik to gatunek na wymarciu. Myślę, że takich Lewandowskich milików jest przynajmniej 11. Już niedługo ruszamy w Polskę, aby odnaleźć piłkarski diament. Pokażemy, że warto po prostu głębiej sięgać do niższych klas rozrywkowych, żeby tym chłopakom umożliwić start życiowy w kierunku dobrego poziomu piłkarskiego. Czy są takie samorodki? Naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy jeszcze gdzieś uchowali się chłopcy, którzy już gdzieś nie grają w strukturach ligowych, nawet klubów niższych klas. Chciałbym takich chłopaków zobaczyć właśnie na żywo, przekonać się o ich umiejętnościach i być może będzie to początek wielkiej kariery jednego z nich. Pomysłodawcami tego nowatorskiego projektu są twórcy Laboratorium Pro, Paweł Ziętara i Piotr Laboga. My chcemy przede wszystkim, żebyśmy znaleźli piłkarza, który w wieku 18-24 lat będzie spełniał wszystkie oczekiwania, takie jakie zakładają nasi specjaliści od szeroko pojętej nauki. Będziemy poszukiwali cech, które będą potrzebne w tym, żeby zawodnicy mogli rozwijać swój talent, swój potencjał. I dopiero później, gdy zostanie ich 20, będzie decydował nos trenerski. Czyli zupełnie inaczej niż się szuka do tej pory. Patronat medialny nad projektem objął miesięcznik 442. Marzy nam się, żeby w Polsce stworzyć takie zaplecze piłkarzy, którego się nie udało do tej pory stworzyć polskim klubom i żeby można wyselekcjonować ten jeden diament, którym będziemy mogli się pochwalić po zakończeniu tej edycji. Przynajmniej z 2-3 takich zawodników, to jest taka wersja minimum nasza, odnajdziemy i udowodnimy, że Polska potencjałem piłkarskim stoi. Projekt Piłkarski Diament startuje 10 stycznia.